Wprowadzenie do strategii rozwoju firmy Kruzik 4x4 Tripology. Nasz plan zakłada akumulację kapitału na poziomie 2 milionów złotych do końca 2028 roku. Wykorzystamy do tego estoński CIT. CEO pozwoli nam na bardziej elastyczną gospodarkę finansową. Cel ten jest nie tylko naszą finansową kotwicą, ale i bezpieczeństwem dla naszych klientów. Rozwój na rynku. Kruzik 4x4 Tripology nie ogranicza się tylko do usług, ale planuje również rozszerzyć działalność o handel i produkcję. Kluczowe są tu nasze autorskie trasy wyprawowe 4x4, które oferujemy przez naszą platformę tripology.pl. Dbamy o to, by nasze usługi były przystępne cenowo. CO zapewnimy dzięki korzystaniu ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Od października 2023 roku zatrudniamy 4 pracowników, a w kolejnych latach planujemy utrzymać poziom zatrudnienia. Główną uwagę kładziemy na rozwój oferty wypraw 4x4. CO wiąże się z budowaniem nowych tras i miejsc na wyjazdy. Dbamy również o rozwój naszych pracowników, zapewniając im możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Docelowo, struktura zatrudnienia ma wspierać nasze cele strategiczne, z prezesem na czele, który angażuje się także w prace operacyjne. Inwestujemy w park maszynowy. W planach mamy zakup Mercedesa G-Wagena 4x4 w kwadracie i przerobienie go na mobilne biuro, które będzie służyło do prowadzenia z niego prac operacyjnych w trakcie wyjazdów służbowych. Firma aktywnie poszukuje miejsca na własną siedzibę. Naszym ideałem jest mały warsztacik niedaleko Kwidzyna, który służyłby za biuro oraz miejsce do serwisowania pojazdów spółki. Na tym nie poprzestajemy. Celem strategicznym jest również zakup nieruchomości i uruchomienie własnej bazy noclegowej gdzieś w środku niczego, przeznaczonej dla klientów, którzy chcieliby wypocząć na przyrodzie, z dala od cywilizacji. W obliczu zmieniającego się krajobrazu mediów społecznościowych, decydujemy się na bezpośredni kontakt z naszymi klientami poprzez stronę internetową tripology.pl, kanał na YouTube. Mamy również zabezpieczenie w postaci kanału zapasowego na platformie Telegram, by zawsze móc być w kontakcie z naszymi odbiorcami.